Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w poniedziałek, to jest chyba 6 czy 5, dzisiaj jest 6 sierpnia, mamy tutaj na wspólnym gorniku w Kosakowie, kolegi Maćka Wudzika, mamy koszowanie na pierwszy lot konkursowy. Jest godzina teraz 17:20, rozpoczęło się koszowanie. Osoby, które tutaj koledze Maćkowi pomagają, to są dokładnie te same, które ostatnio widzieliśmy, czyli Adrian i Łukasz. Łukasz teraz tutaj akurat widzę już te gołębie, które w koszach ma połapane z tych gołębników, które się znajdują tutaj. Nosi Maćkowi, odczytuje numer, przykłada do tutaj anteny do koszowania służącej. Ona to jest taka, dokładnie taka sama jak te anteny, które są tam odbijające. No tak już system ten skonstruowany. Natomiast widzimy kolega Maciej tam wewnątrz kontroluje poprawność numerów, które podaje tutaj Łukasz. No, musimy to wszystko sprawdzić dokładnie, bo to może różnie bywać. Wiadomo, na treningu, że czeski na pierwszym treningu wyłapaliśmy parę gołębi, ale to może być, że... Wyłapaliśmy, powiedzmy, o co chodzi. Chodzi o to, że niektóry tam numer przestawiony. Tak, albo na było nazwisko. 15,82. Tak jest. Teraz mamy ile gołębi zakoszowanych? 7. Już 7 sztuk, czyli widzimy, dopiero co się rozpoczęło koszowanie. Nalot, jakiej odległości? Dokładnie tam z tego miejsca są 102 km. Co ostatnio było? O, był bardzo szybki wtedy, widzieliśmy. Ja ostatnio 384,19. Tak. Przepraszam, prędkość była 1830 bodajże metrów na minutę, z tego co pamiętam. Ale Maćkowi się to miejsce bardzo spodobało, także teraz tym razem też pojedzie. Nie, no wtedy to było 70 niecałe kilometrów, a teraz jest inne miejsce. To co w zeszłym roku? To co w zeszłym roku? No, 0,53, tak. 18,489. Tak. Zbyszek Waleć. To będzie z jakiego miejsca? Jeszcze raz przypomnimy, Słupsk. No teraz będzie też gołębie, chcemy wypuścić o godzinie 5:30, tak? No chciałbym, myślę, że to się wszystko uda, bo później... Nie, 0, jest tak. 0,59, 46, 36. Tak jest. Myślę, że się wszystko uda, bo później temperatury mają być już, mówię, bardzo wysokie, dlatego chciałbym to zrobić zaraz przy wschodzie słońca. Później wysokie, ale jeszcze jutro i tak jest w miarę dzień taki, że nie ma tej kulminacji, natomiast już środa. 24,61. Tak. Środa i czwartek to już ma przypaść ta kulminacja tego apogeum, niejako tych wysokich temperatur. Nie będziemy tutaj przeszkadzać, popatrzymy sobie, później jeszcze będziemy koszować te gołębie. Parę gołębi na pewno zostanie, to później też zakręcimy. To są gołębie, które z ostatniego lotu i ostatniego treningu przyszły bardzo mocno rozbite. 80,91. Tak, to jest bardzo mocno rozbite. Jeden gołąb praktycznie ma, no jest taki, że podejrzewam, no trzy na pewno nie pójdą na ten lot. Chyba że jeszcze tu jakiegoś wyłapiemy uszkodzonego, bo dużo gołębi przy tej prędkości po prostu idą na ślepo. 0,55, 570. Tak jest, idą na ślepo i walą po drutach. No, są dużo gołębi zdartych praktycznie do rosołu, ale to te lecą. A kilka jest tak mocno uderzonych, że nawet obrączki pękły, jednemu obrączka pękła. 0,244, 50,79. Tak jest. Spodziewamy się, że tych gołębi będzie około 380, 90, coś takiego, tak? Zobaczymy wszystko, no nie wiemy teraz. Nie, no ostatni obrót był też bardzo fatalny, gołębie poszły na 4 ponad godziny. Nie wiem, czy to jest wszystko. No zobaczymy, 0, będziemy to wszystko 8, widzieć. 8. 8. No mamy troszeczkę czasu, też przypomnijmy, jeszcze weźmiemy dzisiaj, bo ostatnio tutaj w niedzielę, akurat ja tu podjechałem do kolegi Maćka i wspólnie też przyporządkowaliśmy te gołębie z tego gołębnika tutaj obok, który też będzie te gołębie brały udział w tym locie. 0,66, 64, 51. Tak jest. Tam mieliśmy 51 gołębi, czyli z 62 sztuk, które tam mieliśmy, że tak powiem, na początku, 51 sztuk zostało i na ten pierwszy lot, który będą odbywały razem z tymi gołębnikami ze wspólnego gołębnika, one będą po prostu drugi też zakoszowane. 0,122, 13,72. Tak. I teraz drugi kosz macie. Tu popatrzmy sobie jeszcze, koledzy mają, jeszcze jakieś tam gołębie macie? Nie. W tym przedziale jest dużo, no bo to jest około 350-400 sztuk gołębi tego typu. No zobaczymy to sobie wszystko. No, może jeszcze ktoś przyjdzie nas tutaj odwiedzić. My na razie nie będziemy przeszkadzać, sobie jeszcze tutaj oglądniemy, tylko jak tu wygląda. No dzisiaj mamy pogodę, takie niebo jest modre, jest ciepło, ale nie jest aż tak gorąco. Tutaj mamy też, przypomnijmy, właśnie ten gołębnik, o którym wspominałem. Te gołębie już zostały tutaj im przyporządkowane. Staramy się za chwilę uruchomić internet, żeby można było te wszystkie dane wysłać. No one są, że tak powiem,
obsługiwane przez system, który pracuje na całkiem innym komputerze, pokazywaliśmy go, także musimy niejako dwa takie stanowiska uruchomić. One sobie będą latały. Tych sztuk tutaj, tych gołębi jest tutaj 51, w każdym razie tyle było w niedzielę. Wczoraj Maciek, jeżeli je wypuszczał, to też może się zdarzyć, że jakiegoś będzie brakowało. Tak pobieżnie tylko rzucimy. Szpaczki dwa są, to takie dwa bardzo charakterystyczne, połowy jest. No, powinno być ich 51 sztuk. Dobrze. No, troszeczkę pracy przed nami jest jeszcze, ale mamy dzisiaj czas. No, nie jest łatwo. Jest to duża ilość, jak to tu zamknę, to wybaczyć mi. Będziemy sobie tutaj jeszcze pilnować i obserwować, co tu się wszystko na wspólnym gołębniku w Kosakowie dzień przed tym lotem, pierwszym lotem konkursowym dzieje. Widzimy, koszowanie w dalszym ciągu trwa. Tym razem przy komputerze usiadł Daniel, dobrze mówię? Michał, przepraszam. Cześć, nie poznałem. 0385 651. Nie zauważyłem, myślałem, że Daniel był. Tutaj ile już gołębi mamy zakoszowanych? 98. 98. Jakieś się zdarzały już błędy? Wychwyciłeś coś? 0,60, 25. Dobra. Tu akurat w cieniu się dobrze pracuje, nie czuć tego ciepła. 100 gołębi już złożonych, no, czyli to jeszcze 200 ileś tam przed nami. No i te gołębie jeszcze z tamtego gołębnika. Tam podłączyłem system, sprawdziłem, że 51 sztuk, które mieliśmy przyporządkowane, 51 sztuk jest, ale je zakończyłem na samym końcu, ale już na tamtym systemie, co wcześniej pracowaliśmy. Zaraz, kiedy koledzy napełnią te kosze, pójdziemy z nimi do samochodu, zobaczymy, jak je wkładają. Po ile gołębi tak na kosz wychodzi transportowy? Wkładamy po 16-17. Tak. Czyli nie mają gęsto tak? Nie, tam na ten kosz przypada normalnie 20 parę. Kurde, to nie wtórzysz, dogadałem się. Dobra. To najwyżej się nie odbije drugi raz. Chyba ten, jak już jeszcze raz sprawdzimy. 27, nie? Tak, ten jest. Dobrze, widzimy. Nie ma co zagadywać. Kiedy koledzy napełnią, podejdziemy z nimi tam, wtedy zobaczymy, jak są te gołębie wkładane do koszy tych transportowych. No i widzimy z pełnym koszem, no ale awans się trafi, bo ostatnio Adrian nosił malutkie kosze, teraz już duże. Tutaj nam trochę... Co, zjadł obiad? Ile już koszy mamy zapełnionych tutaj, tych transportowych, z tej strony? 2, 4, no. Wystarczy tylko otworzyć bok i widzimy, te gołębie tam sobie ładnie siedzą. Łukasz przystawi drugi, opuszczą tam. No, dzisiaj nam się naprawdę udało, bo pogoda jest taka, że jeszcze idzie wytrzymać. Widzimy, nawet nie są mocno spoceni koledzy. O godzinie 3 chyba gdzieś tak będziesz jechał, co? No nawet przed trzecią. Nawet przed trzecią, dobrze. Ja tu będę na miejscu też, także... Jeszcze przyjedzie tutaj też uczestnik gdzieś tu na chwilę, ale też zanocuje. Jasiu Gala, coś mu tu znajdziemy, jakiś nosek gdzieś rano będzie. Ja się przesunę w łóżku, spokojnie. We dwóch? Nie, ja mu tam materac nad buchami, będzie No tam jakoś porozmawiamy. Dobra, idziemy sobie, popatrzymy jeszcze. Po malutku to idzie. Tam podejrzewam, że za ile? Ze 150 już będzie zakoszowanych. Ile jest Michał zakoszowanych? Ile? 145. Czyli mówimy tak około tych 150, dużo się nie pomyliłem. Dobrze. Po zakoszowaniu zostanie wysłana cała lista gołębi, które zostały zakoszowane na serwer. Będzie widać je. No i apelujemy do wszystkich, przede wszystkim tych uczestników, żeby te uzupełniali te wszystkie braki w dokumentacji, czyli karty własności i rodowody. I pieniądze. No pieniądze duże, to też, ale przede wszystkim te karty własności i rodowody. Tak, karty własności i rodowody. Dzisiaj tam wysłali niektórzy rodowody, czyli powinny być w tygodniu. My też na stronie uzupełnimy, które gołębie mają, żeby było wiadomo od razu, kto tam jest, kto tam będzie się poczuwał, że musi te dokumenty wszystkie dosłać. Widzimy, kolega Gala tutaj teraz też koszuje swoje gołębie? Nie. Co? Trafiło się, że koszujesz swoje? Nie. Kolega nam powie, skąd jest dokładnie wszystko? Z Wałcza. Z Wałcza, tutaj dzisiaj specjalnie przyjechał, tak? Tak.
czy przy okazji? No czy nie, tak o. Towarzysko? 762. Tak. Kolega tak. Jan Gala, tak? Tak. W zeszłym roku, jak tutaj gołębie te były na gołębniku, tutaj jakieś zdobył kolega jakieś te tytuły? Znaczy, no z małego finału miałem, już nie pamiętam, no 300 zł. Aha, no to na tą podróż będzie. 65, 22, 48. Tak. I jaki jest, ile gołębi mamy teraz zakoszowanych już? 148. Czyli pomału się zbliżamy do końca. Czy jeszcze jakieś są inne oprócz tego kosza? Nie, jeszcze nie ma. Jeszcze łapią. Chyba nie, poszedł chyba. Zobaczymy. 0162, 60, 27. No. Widzimy, każdy nosi te gołębie tutaj. A Adrian łapie? Tak, tak. No, wzięli młodego do roboty. Ale jak wijać? No i to ja wiem, no. Zwinny, pełen werwy. Tak. Aha, nie fika, nie jak się. Nie pali papierosów. Słyszałeś ostatnio o tym brzuch, to teraz biega. Aha, właśnie, no. Ale ja też mam taki. S25-47. A jak tam w oddziale w Wałczu lotują? No dobrze. Dobrze? No. No to skończony. To na którym miejscu kolega ja, został? Ja nie lotowałem w starych. Nie? W ogóle? Bo mi wygryzło, nie? Ja po prostu. No to są ostatnie już, Adrian? Tak. I nic nie ma więcej gołębi? Jeszcze tylko pomyłam paczkę. Z tego gołębnika tutaj? Tak, ja wiem. No to będziemy za chwilę tam robić, ale będziemy tam je koszować, nie? Tak samo dokładnie, tylko tam, nie? O, tam też bez tego. Czego, nie ma? Nie ma, bo to stare. Aha, bo to są tam jeden, dwa, tak się tam... Leciały. Tak. Mamy czarnego gołębia. Czym to jest gołąb? 96, 94, 95. Ja muszę spytać się Maćka, gdzie poszedł mój z tamtej edycji? Nie, dwa lata 084, temu. 084, 11, 057. Tak. Może ja u siebie lepiej w archiwum odsłuch szukam. Wiesz, gdzie on poszedł? Bo on i tak mi to samo pytanie zada. Co ty mi zadajesz, ja jemu, a on mi zadaje. Tak z ciekawości, wiesz, Kościu, jakie idą? Bo tam co nie włączysz, czy idą mu takie, czy... A tutaj w tym roku ile masz gołębi swoich tutaj? 3. 3 i wszystkie są na razie były? Tak. No te oprócz tego nie idzie, bo widzisz, jest. Te klaczyk, nie? 7-14. Ten właśnie co w ręku? Nie. Tamten co odłożony, no. Tak. Dlatego mówię, patrzę, nie ma statystyk, nie ma, dzwonię, Maciek mówi kilka rozbitych, ale nawet nie patrzył. 244, 11, 531. Tak. Dobrze. Czyli pomału się zbliżamy do końca. To jest, wiesz, ja mam od tego, od Janusza to. Szalkowskiego? Nie. A, Janusz Topka, no to tak, też tam w okolicy tak. Blisko, bo i wyjść z Iławy. No. A nie, to jest też, widzisz, bo ja nie patrzę, to jest też ten stary. Dobra, nie będziemy zagadywać, na razie dziękujemy. I za chwilę jak się skończy, to będziemy wszystko wiedzieć, ile tych gołębi jest. No i widzimy, Łukasz wstawia ostatni kosz, tak? To już ci nikt nie pomaga teraz, tak? Sam. Ja tutaj ci wezmę, przytrzymam. Ile tam gołębi zostało zakoszowane? A to się Michała zaraz zapytamy. 385, tak? Czyli praktycznie. No to zaraz zobaczymy. Ostatnio chyba 381 było wtedy, kiedy odjeżdżałem na liście i później do wieczora, ale widocznie następnego dnia jeszcze przeszły. Przyszły jakieś. Czekaj, co? Ja ci pomogę tu, czekaj, o tak. Nie chcą wychodzić? Nie, zobaczymy zaraz. Żeby żaden nie wyskoczył. O, tak. No one same idą na dół, nie chcą. Trzymasz? Dobra, to ja tu przytrzymam, żeby żaden nie dał dyla. Wyszły? Dobra, o, i mamy wszystko z głowy. Zaraz idziemy sobie zobaczyć. Na razie pożegnamy Łukasza, będziemy tutaj. O. Ile Michał było wszystkich gołębi? Uspali 371. Ile? 381. To tyle jest finału. Ile wszędzie wróciło? Nie. 388 wróciło. 88. Aha, 88. Czyli 3 parę. Zostały rozbite. Jednego znaleźli zabitego. Czyli 4 jeszcze gdzieś kurde 3. Brakują. 3. No ale przy tej ilości to tamten promil to jeszcze jakoś jest do przełknięcia. Tutaj jedne gołębie skończyliśmy koszować, a za chwilkę będziemy koszować gołębie tamtego gołębnika. One po prostu będą tak samo zakoszowane w ten sam sposób i pojadą z tym samym transportem, tyle tylko, że będą zakoszowane tam na tamtym systemie. O. Jest ich tutaj mniej, z tego co
liczyliśmy około 51 powinno być, no i prawdopodobnie tyle też będzie. No i rozpoczęliśmy tutaj koszowanie teraz tych gołębi, które mamy w tym gołębniku, takim naszym wyczynowym gołębniku, który planujemy mieć tutaj z kolegą Maćkiem tak się długo jak tylko da, jak nam gołębi starczy. Chcemy nimi tutaj zrobić loty, między innymi te na wspólnym gołębniku, jak również lotować w oddziale. W oddziale to będzie tam 4 czy 5. Ile tych lotów w oddziale tu jest? 5. Tak, gołąb o numerze 241-0206, Robert Zguda. On oczywiście będzie latał w oddziale na nazwisku Maciej Włodzik. No to już jest taka przypadłość naszego regulaminu, ale spokojnie, to niczemu nie przeszkadza. Zobaczymy, czy one kurde mojego nazwiska nie popsują. No, zobaczymy. Teraz mamy kolejnego gołębia, tu widzimy Adama Piwowarczyka, od 19803 powinien być. Zgadza się? Dobrze. Mamy dokładnie ten sam system tutaj. My tu sobie tak go teraz jeszcze rozbudowujemy, bo chcemy tutaj powiesić ekran. Chcemy tak funkcjonalnie zrobić, żeby po prostu mała ilość gołębia, ale żeby dobra statystyka wszystkich ich tutaj lotów była na miejscu od razu dostępna. Jest gołąb o numerze 6864, to jest Sebastiana Wardęgi z Krosina, tak, 425. Ja tu może odchylę jeszcze dalej, o tak, o i widzimy tutaj na ekranie komputera, takie same parametry lotu wprowadziliśmy co u Maćka w systemie. 0,99 30,96, to jest Arkadiusza Koniecznego, kolegiarka z Odolanowa, oddziału Tarchały Wielkie mieszka. O i tutaj będziemy mieli według tego co tam pokazywała nam dzisiejsza statystyka ich wejść wyjść, czyli 51 gołębi, teraz mamy 30,99, również Arka Koniecznego. Staramy się tutaj dokładnie sprawdzać, no bo to zawsze jakieś błędy, jakieś literóweczka tego, to przy takim dokładnym koszowaniu, sprawdzaniu rzetelnym, to zawsze się to uniknie. Teraz mamy 18,548 Zbyszka Oleksiaka. Tych gołębi tutaj kolegi Zbyszka było 10, one to były jednymi z pierwszych, które tutaj były. Został tylko jeden, został, że tak powiem, zgubiony. Pojedyncze sztuki od tych kolowców 51,50 Janusza Szalkowskiego, z trzech gołębi zostały wszystkie trzy, 51,50, a 0,244 to jest oddział, gdzie lotuje kolega Janusz. Tutaj trzy gołębie mieliśmy od kolegi Janusza i trzy gołębie z tego co patrzyliśmy na spisie, kiedy przyporządkowaliśmy z Maciejem, były. Teraz mamy gołębia 31,33, 0,169, to jest od kolegi Rafała Pasonia. Oddział chyba tam Jędrzejów to jest dokładnie. Były dwa gołębie, jeden został, ale to miał i tak, że jeden został, bo on najpóźniej przysłał już praktycznie wtedy, kiedy już nie liczyliśmy, że będzie ten gołąb. 236, kolejny gołąb Roberta Zguda, tak? 206. Kolega Robert Zgud nam dał tych gołębi chyba 8 czy 6 od niego mieliśmy. I zostało 8 albo 7, nie pamiętam, jeden albo dwa gołębie, że tak, jeden chyba gołąb, jeden gołąb mi się zdaje, albo jeden albo dwa. A to drugi to chyba w ostatnim terminie jakoś. 62, Sebastiana Wardęgi. Tak. Trzciankowsko to tam od ciebie. Tak. Blisko, nie? No, blisko. Tam kolega jeszcze Arkadiusz blisko ten lotuje, prawda? Który Arkadiusz? No. 0,53, 18. Ja mówię, sekundę, sobie muszę przypomnieć nazwisko. 23. On wygrał w tym, jego gołąb był bardzo wysoki, wygrał. U kolegi Jana Bochenczaka na wspólnym gołębniku Giewont. Sasiński, o właśnie. Mariusz, przepraszam. No właśnie, chciałem właśnie powiedzieć, bo tak właśnie. Tak. Jak Mariuszowi w tym roku poszło? No na te A i B dobrze, nie? 81,34, Adama Piwowarczyka gołąb. Ja chciałem powiedzieć, na stronie internetowej naszegolebniki.pl te wszystkie wyniki lotu, gołębie są dostępne, można zobaczyć je tam, rodowód każdego gołębia jest, no to jest z jednej strony, jak to mówię, dla złodziei ułatwienie, ale z drugiej strony przez to, że są tak dostępne, 51, też Adama Piwowarczyka, tak. Z drugiej strony, tak wtedy jak ktoś ukradnie, to wiadomo, że złodziej, bo miał pełną dostęp komu oddać, o. Ale to no coś za coś, no. Te gołębie, które tutaj mamy, staraliśmy się tak zrobić, żeby już było, że każdy jeden ma rodowód, każdy jeden ma zdjęcie. 18,559. Też to jest Zbyszka Oleksiaka. Jesteśmy łatwiej zapanować nad taką, tą, że tak powiem, statystyką. Ale ona gdzie? Na stronie naszegolebniki.pl. Tam można zobaczyć wszystko, tak, te drużyny są, bo tu będziemy zaraz typowania robić, drużyny sobie będzie można wybrać. Taką zabawę chcemy wszystko zrobić. Tak, to jest też gołąb Sebastiana Wardęgi, tam po sąsiedzku, on jest Wielecko, Czankowski Wielecko, co tam. O,
tych gołębi mamy już 16, to jest 17, 18 524 Zbyszka Leksiaka. Te gołębie tutaj w Kosakowie odpukać się w poprzednich edycjach się bardzo dobrze spisywały. Dlatego też myślę, że 10, z 10 sztuk, które tutaj mieliśmy od Zbyszka, 9 zostało, jeden ten. Z 62 sztuk, które tutaj wszystkie gołębie były zasiedlone, tylko 11 sztuk zginęło. 11 sztuk. O, tu mamy 31-24, to jest od Jasia Bochęczaka gołąb. 0236. Tak, 0236. Tam z gór. Chcemy się tak troszeczkę pobawić, bo te gołębie, tak jak mówiłem, nie tylko będą latały program tutaj na wspólnym gołębniku, ale też w odlotach oddziałowych brały udział, no i później na zimę, jak coś zostanie. 176. Sekundeczkę, tu sobie oglądamy. 320. Tomasza Rumińskiego, no tutaj Tomek miał pecha, aczkolwiek te jego gołębie na koniec były, bo z trzech gołębi został nam jeden, chyba że może coś gdzie doszło, jeszcze to zobaczymy. To już trochę późno było, kiedy od Tomka, jak się nazywa, te gołębie przywoziłem, no tak się zdarza. 479. Tak, 158 to jest od kolegi Krzysztofa Zymlińskiego. Trzy gołębie mieliśmy od niego. O. 99. Arkadiusz Konieczny. 33,79. No przy takiej małej ilości gołębi to jesteśmy w stanie praktycznie wszystkie, że tak powiem, sprawdzić. No ale na razie tutaj nie widzimy żadnego niemieckiego jeszcze gołębia, bo mieliśmy gołębie od Reinharda, też Jana Bochęczaka, 32,41 końcówka. 651 na 800 na Mazurach. Tak, tak. O, Wojtka Ziobroniewicza i u Sylwestra. Też u Jana Bochęczaka. To z czterech gołębi, które mieliśmy od Jana, trzy gołębie zostały. Jeden tylko zginął. To mówię, to jest fajnie, bo tak pojedyncze sztuki ginęły. No dobrze, że nie zginęło wszystkie, bo to by się koledzy, że tak powiem, mogli czuć tacy troszeczkę niedowartościowani, ale tak jest chociaż. O, czy Hazymińskiego jest kolejny, 149. Nie wiem, jak pan tu liczą, ale to, coś mi tu nie... To zobaczymy, nie, no to tam zawsze nie. Sobie możemy popatrzeć. O, ale 20. Tak patrzę, jest 655 wypuszczone gołębie. Pierwszy default. 09715. To jest Reinharda Mula, 231 gołąb. Tam możemy sobie zobaczyć. Polecamy uwadze te gołębie. Teraz szpaka mieliśmy, jeszcze jeden szpak jest od spółki Kostosz Żółkiewicz. Z Kostosz Reinharda Mula mieliśmy chyba 7 czy 8 gołębi, 2 zginęły. 0,53, 18,555. 5, tak. Jeden gołąb to był taki gołąb, którego nie chciał Reinhard dać, a mówię, żeby go, ja go od niego wezmę, mówię, no moje ten, on taki trochę nie był za dobry, on nie chciał, go chciał zabijać, a mówię, po co masz go zabijać, czy tam usuwać, jak to mówią tam eufemistycznie, my go tu zrobimy, no niestety nie udało mu się, ale chociaż naturalną śmiercią, jak to mówiła, znaczy Polek, czy może u kogoś siedzi, no zobaczymy. Ale zostało chyba 6 czy 5 gołębi Reinharda. I to będzie właśnie chyba, nie, to jest od Kostorza. Kostosz ten to będzie gołąb Kostosz Żółkiewicz. Tak, 7256, Płowy. 0268. Tam jest taki bardzo fajny gołąb, właśnie jeden, nie wiem czy to ten akurat nie jest, to jest matką tego gołębia jest córka 261 gołębia od Gintera Prange, który zdobył 10 razy pierwszy konkurs. No zobaczymy, jak te gołębie sobie będą radzić w lotach. 0268. 7261, też również Kostosz Żółkiewicz. Na razie mamy 29 sztuk. Tam ich było dużo, na gołębniku 300. Teraz popatrzymy. Od 19801 Adam Piwowarczyk. No przy takiej małej ilości to się idzie na pamięć nauczyć. O. Pomału, pomału dobiegamy końca. 0268, 7228. Taki system, który tutaj mamy, prościutki, bo my tutaj też chcemy takie rozwiązanie podpowiedzieć kolegom, można sobie zrobić, antena jedna, taki czarny konwerter, komputer może być byle jaki, przepraszam, 5139 Janusza Szalkowskiego, to jest 244 początek, taki komputer kosztuje dosłownie 100 zł, 100 zł może system legalny, mówię całkowicie serio, podłączamy sobie i możemy sobie tutaj statystykę robić. My pokażemy jeszcze rozwiązanie, że tutaj z anteną systemu AMC i z zegarem, on będzie też tutaj...
33,78, to jest Arka Koniecznego. On będzie też wysyłał dane sportu odpowiednio oczywiście z naszym programem, że będziemy widzieć te loty oddziałowe, taki będzie AMC Live, tak to nazwijmy. To jest funkcja nowa, której mało kto wie, że taka funkcja istnieje, ale to idzie zrobić. Pokażemy też jak w kolejnych odsłonach. 51, to jest też Janusza Szalkowskiego. Zgadza się? Tak. No to jest ostatni, trzeci. 34 sztuki już mamy. Przed nami jeszcze, według tej statystyki, którą mamy, to chyba 17 sztuk. Także na razie idziemy je zakoszować i zrobimy sobie chwilę przerwy. Tutaj Michał się poświęca, ale tutaj zostanie mu to nagrodzone. Tutaj z boku widzi czym. Połowy gołąb o numerze 220 od kolegi Roberta Zguda. 206 początek. Tu gołąb o numerze 81-49, Adam Piwowarczyk, 0,53 początek. Czyli tutaj przy takiej małej ilości jesteśmy w stanie wszystkie nagrać. O Szpak, to będzie od Kostorza na pewno. 72, tak, 62. Kostor Żurkiewicz, 72-62. Mówię, wszystkie rodowody tych gołębi możemy sobie na internecie oglądnąć. Pochodzenie, tu mamy 139, to jest 9715, niemiecki gołąb od Reinharda Mula. Teraz jest gołąb 0206, 237 końcówka od Roberta Zguda. 39, o. Teraz też Reinharda Mula, 240 gołąb. Ale powiem ci, specjalnie szukałem i wiedziałem. Żeby Niemca wziąć? Tak. A co, chciałeś go przydusić? Nie. Nie, żartuję. 37-12, Arka Koniecznego. Nie wiem, tak. O, 152, to jest od Krzyżka Zimińskiego, ostatni, trzeci gołąb. Trzy gołębie były od niego, trzy gołębie są. Teraz mamy 18-538 Zbyszka Oleksiaka. Te gołębie to były moje na początku, one są bardzo dobrze przygotowane, zawsze jak zresztą ktoś widział, pokazywaliśmy, Zbyszek je wysyła w takich profesjonalnych, no, notabene naszej konstrukcji, kartonach, ale one są zawsze, tutaj mamy teraz gołębia 18571, też od Zbyszka Oleksiaka, 0,53 początek. Jak, w jakiej kondycji są te gołębie według ciebie? Ładne? A budowa, tak, te sprawy? 98. Teraz mamy kolejnego niemieckiego gołębia, 98, no niemieckie mamy tylko jedne z początkiem DV09, o, czekaj, muszę wziąć tutaj, poruszyć, bo wygaszacz nam się włączył, o, ale już jest dobrze, i mamy teraz 290 od Roberta Skuda, czyli początek 0206 i gołąb 18539 Zbyszek Oleksiak. No na 51 gołębi 9 od Zbyszka będzie, 6, 5 albo 6 od Adama Piwowarczyka, 5 czy 6 od Reinharda Mula, 6 od Kostorza. 81-89 to jest Adama Piwowarczyka, no. Młodziutki? No ale se radzi. No ja wiem, no ale takie dał ponownie. 518-520 Zbyszek Oleksiak, 0,53 oddział. I zostały jeszcze dwa gołębie, czy ile? Tak, dwa. No to się zgadza, czyli 51, bo my z Maćkiem w niedzielę koszowaliśmy, przyporządkowywaliśmy je. 106 Reinhard Mull gołąb i ostatni gołąb 72,53 Jerzy Kostosz, Ryszard Żółkiewicz. Zgadza się, one mają obrączkę na lewej nóżce, także to jest nietypowo. Czyli mamy razem już przygotowane na lot 51 gołębi. Tutaj teraz zakończyliśmy koszowanie, klikamy tutaj w programie, widzimy zakończ koszowanie. Zamykamy, wysyłamy dane na serwer i one za chwilę będą na serwerze. Także bardzo dziękujemy, a zachęcamy wszystkich do obserwowania jutro, jak te gołębie będą u nas tutaj na locie radziły. Przypominamy, 120 km, 102 km, czas wypuszczenia 5:30, jeżeli nic się nie zmieni, a raczej się nie zmieni i będziemy się ich spodziewać, nie wiem o której godzinie, ale ostatnio trochę nas zaskoczyły gołębie, bo bardzo dobrą prędkość miały. Proszę? No zobaczymy. Będziemy tutaj wspólnie z kolegą Janem Galą, będziemy oglądać to, także zachęcamy wszystkich do... Godzina 30. No zobaczymy sobie. Dobrze. Tutaj jeszcze podłączymy do internetu wszystko i będziemy sobie to mogli oglądać. Także na razie... Z tego ostatniego lotu o 3 minuty, Maćkowi mówiłem, o 3 minuty się pomyliłem. No. A ja tu byłem zaskoczony, bo tak siedzę, tu chodzę, a tu kurde patrzę gołębie, no niestety. Powiem ci, miałem do Maćka zadzwonić, on mówi, jeszcze tego,
A ja akurat jechałem, nie, autobusem i tak mówię, a na pewno dzwoni ktoś do Maćka, nie, jeszcze mówi, że ty będziesz... No bo ja tu siedziałem, nocowaliśmy tu, no, bo to czwarta rano, nie opłacało się do domu jechać. No, no. Dobrze, także na razie dziękujemy te wspólnie, będziemy razem kibicować. No i Adrianowi dziękujemy bardzo za pomoc, nie? Po wypłatę do Maćka trzeba się zgłosić, nie? Adrian, po wypłatę do Maćka trzeba, Łukasz też, nie? Łukasz też, tam jeszcze karmicie, co? Nasypaliście już karmę, czy co? Nie, sprzątaliśmy. Sprzątaliście, o. Przyszłość sportu gołębiarskiego. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Na sam koniec, kiedy zakończyliśmy już koszowanie wszystkie, no i podłączenie, już udało nam się wszystko podłączyć do internetu, także tam możemy zobaczyć i gołębie od kolegi Maćka, co zawsze były, a też mamy ten nasz nowy system i nowy ten gołębnik, który dołączyliśmy. No nie wiem jeszcze, jak go nazwiemy, ale nic, ale tutaj kolega Maciek chce nam pokazać plomby. Są zamlombowane, 952 końcówka i ta jest 953, akurat się tak trafiły. Czyli... Słyszymy gruchanie gołębi, tam, że tam tak. Magnetofon idzie, tak? Z odtwarzaczy. I gołąbki siedzą. Tak. 381, 3 gołębie uszkodzone zostały. Czyli tak, 3:30 jedziesz? 3:30, nie, przed trzecią jadę. Przed trzecią, Boże drogi. No, przed trzecią jadę, 381 gołębi. To chodzi o światło jeszcze, 300, jak mówisz. 381 zakoszowanych, 3 zostały w domu. Niestety 4 zginęły. Tu kolega jest właśnie zestresowany, bo tutaj właśnie te gołębie było ten wkładane. Ja mówiłem, że tam 2 czy 3 zginęły, jednego zgłosili zabitego z oddziału 023. Gołębia z trzema jeszcze nic nie wiadomo. Może jeszcze dojdą, no, nie ma. No, krótko mówiąc, koszowanie mam zakończone, tak, gołębie są tutaj w tej kabinie. W kabinie jest, a my tutaj zostajemy wspólnie z kolegą Janem Galą i będziemy sobie tutaj siedzieć, oglądać. I Jan powiedział, że o 7 z hakiem już będą one, tak? Ostatnio się pomylił o 3 minuty, zobaczymy. Ostatnio się pomylił o 3 minuty. No. O 3 minuty. No, zobaczymy, może nam się uda i miejmy nadzieję, że wszystko będzie tutaj sprawnie, wszystko funkcjonowało. 5:30 puszczę. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy jutro na naszą tutaj, tak jest, że tak powiem, relację. Do zobaczenia. Dobranoc.